Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie Niepolka lajkuje. Niepolka lajkuje to już chyba 6 odcinek. Jak zwykle filmik pojawia się w połowie miesiąca, więc mniej więcej spodziewajcie się co miesiąc tego filmika właśnie w tym momencie miesiąca. Mam dzisiaj dużo dla Was inspiracji, więc przechodzę od razu do rzeczy. Pierwsza kategoria naszych inspiracji to są jak zwykle projekty fotograficzne. Dzisiaj będzie dużo projektów fotograficznych o USA, jak tak po prostu jakoś wyszło w tym miesiącu. Pierwszy projekt, który Wam pokazuję, to jest taki projekt, w którym fotograf, autor właśnie tego projektu zdecydował, żeby reprezentować każdy stan właśnie ze Stanów Zjednoczonych z jedzeniem po prostu, które jest najbardziej używane, po prostu jedzone właśnie w tym stanie. Więc każdy stan jest po prostu reprezentowany w swoim kształcie, ale właśnie w tym kształcie są wszystkie kawałki jedzenia, których właśnie się je tam je najwięcej. Może być bekon, mogą być inne rzeczy. Myślę, że to jest bardzo taki kreatywny projekt, który jest inspirujący, żeby po prostu podchodzić do rzeczy, żeby coś opowiadać o pewnym miejscu, tylko tak po prostu innym okiem, po prostu inaczej niż normalnie to robimy. Drugi projekt to też właśnie projekt fotograficzny z USA. To jest po prostu zbiór po prostu takich fotografii z lat 70., jak wyglądał Nowy Jork w latach 70. Jest bardzo fajne, po prostu bardzo historyczne, bardzo tak trochę emocjonalnie się do tego podchodzi chyba trochę, bo pokazano jest po prostu, jak wyglądały drogi, jak ludzie się, jak dzieci się bawili na drogach po prostu i inne rzeczy, które są bardzo interesujące. Bardzo mnie interesuje zobaczyć po prostu, jak i ludzie inaczej się wychowali, ubierali i tak po prostu. To jest projekt fotograficzny, który nam przypomina o tym, jak kiedyś żeśmy wyglądali. Kolejny projekt fotograficzny też z USA, też z Nowego Jorku, to Storefront. Storefront to tak naprawdę jest książką, która była wydawana już parę lat temu, już chyba z 6 lat temu. Są tak naprawdę dwa książki o tym, Storefront i Storefront numer 2. Storefront był właśnie wydany w 2010 albo 2009 roku i druga część to już w 2014 chyba w roku. I to po prostu jest projekt fotograficzny, który Wam pokazuje, jak wyglądają po prostu z przody różnych sklepów, przed i po prostu po iluś tam lat właśnie jest pokazane, jak wyglądał pewny sklep właśnie przed i po. Książki można kupić na Amazonie. Oczywiście tutaj na dole znajdziecie linki, żeby zobaczyć, jak one tam wyglądają i znajdziecie też link do artykułu. Artykuł jest po włosku, ale mi chodzi bardziej o zdjęcia niż co jest tam napisane, gdzie możecie właśnie zobaczyć parę tam tych zdjęć i właśnie tych różnic między jak wyglądały sklepy przed i po pewnym czasie, po iluś tam latach właśnie są pokazane te sklepy. Bardzo, bardzo fajne. Ja bardzo lubię takich inspirujących projektów fotograficznych. Myślę właśnie nad kupieniem takich tych książek. One tak drożej trochę kosztują, bo około 30 euro, ale są też w wersji Kindle, więc możecie też kupić na Wasz e-book, czy po prostu na iPadzie i mieć właśnie ich zawsze ze sobą. Ostatni projekt fotograficzny, który Wam polecam, to nie jest z USA, jest po prostu z Paryża i taki fotograf, który się nazywa Julien
Julien Knetz, nie wiem jak się to mówi po francusku, przepraszam, po prostu on używa starych fotografii z Paryża właśnie i przedstawia je tak na tle właśnie jak wygląda Paryż teraz i po prostu tam właśnie pokazuje cały, on po prostu tak robi, żeby wszystko grało razem. Zobaczycie tego, bo ja nie umiem tego po prostu opisać. Jeżeli lubicie właśnie takich fotografii, to polecam też Wam dwóch innych projektów właśnie, które używają tej samej techniki. Pierwszy projekt to jest Dear Photograph. Dear Photograph jest taki blog na Tumblrze, gdzie po prostu twórcy tego projektu wymyślili, żeby ludzie po prostu im wysyłali zdjęcia, ich stare zdjęcia, na przykład z dzieciństwa, czy jakieś tam stare zdjęcia, które znajdowali u siebie w domu i żeby właśnie tak je używać, żeby przedstawiać na tym samym miejscu, gdzie one były zrobione po prostu. I do tego można było właśnie wysłać też jakiś komentarz po prostu, żeby coś więcej, trochę więcej historii właśnie dodawać do tej fotografii i to jest bardzo, bardzo emocjonalny, naprawdę bardzo emocjonalny projekt. Z tego też jest książka, oczywiście książka nazywa się tak samo jak blog, czyli Dear Photograph i po prostu projekt teraz się zablokował, od zeszłego roku żadnych nowych zdjęć nie ma, ale po prostu na pewno będziecie mieli dużo do czytania. Wszystko jest po angielsku, więc możecie też trochę ćwiczyć swojego angielskiego. I ostatni projekt też właśnie, który używa takiej samej techniki, to jest projekt polski. Nazywa się Teraz 44. On był zrobiony już parę lat temu, ze 2 albo ze 3 i on to jest taki projekt, to jest, tam możecie zobaczyć, to była po prostu taka wystawa, która była w Warszawie, jest też książka, która nazywa się Teraz 44 historie, jeżeli się nie mylę. Oczywiście wszystkie detale będziecie mieli tutaj na dole, jakbym się z czymś pomyliła. I po prostu to chodzi o tym samym, tylko że właśnie autorzy nie podstawiali po prostu zdjęcia na tle to samo miejsce, tylko po prostu używali dwóch różnych zdjęć. To jest po prostu stare zdjęcie z roku 1944 i po prostu obok tego zdjęcia jest właśnie zdjęcie, jak wygląda Warszawa dziś. Myślę też, że jest to fajny sposób, żeby, to w ogóle taka technika jest fajny sposób, żeby nie zapomnieć właśnie o naszej historii, nawet tej osobistej i po prostu zobaczyć, jak się rzeczy zmieniają właśnie w ciągu naszego życia. Dalej to mamy filmiki. Pierwszy filmik, o którym chciałam Wam opowieść, to jest kampania, która nazywa się How Do You See Me? Kampania, która ma jako główną bohaterkę Olivia Wilde i to jest kampania, która była zrobiona z okazji dnia syndromy Downa po prostu, która odbywa się co roku w marcu, 21 marca, jeżeli się nie mylę, mam nadzieję, że się nie mylę. I po prostu kampania ma zamiaru właśnie się zapytać ludziom, które właśnie ją oglądają, jak ty się na ludzi patrzysz po prostu. I właśnie Olivia Wilde jest bohaterką tej reklamy, to jest po prostu kampania reklamowa i ona właśnie o sobie opowiada, ale tak naprawdę na końcu zobaczymy, że ktoś inny używa jej, żeby opowieść o samej siebie. Jest to bardzo, bardzo interesujące jak dla mnie, bo przez to, że pracuję w reklamie, to jakoś tak bardziej emocjonalnie przechodzę do tego, ale myślę, że po prostu ta kampania da wiele do myślenia.
Kolejny filmik, który Wam polecam, to jest taki krótki filmik, którego zobaczyłam na Facebooku i często oglądam takiego typu filmów, jeżeli coś znajdę po prostu, czyli jak są kręcone różne sceny w filmach. I w tym przypadku opowiadano nam, jak są kręcone wszystkie sceny w filmach, które mają jakąś scenę w samolocie. I jest po prostu jeden wielki set, który właśnie był stworzony na to, żeby właśnie kręcić takiego typu filmów i po prostu scen. Więc bardzo, bardzo interesujące jest zobaczyć, jak te wszystkie efekty, jak coś jest skręcone tak, aby nam po prostu opowiadać, że ludzie gdzieś tam siedzą i gdzieś tam latają, ale tak naprawdę oni siedzą na krześle, na secie, która wygląda jak samolot, ale w ogóle samolotem nie jest, więc też bardzo, bardzo, bardzo interesujące. I kolejny filmik takiego samego typu to jest taki filmik o jak były kręcone pewne sceny z filmu Deadpool, z Marvela, którego ja wiecie, że ja bardzo lubię bohaterów z Marvela i wszystkie filmy po prostu oglądam z tych superheroes. Jak się nazywają superheroes po polsku? Superbohaterzy? Nie wiem, powiedzcie mi tutaj na dole, bo ja nie wiem. I po prostu właśnie tam pokazano, jak wszystko jest robione 3D, te wszystkie największe sceny, gdzie się tam ścigają, gdzie się tam biją i w międzyczasie się ścigają. Jest to bardzo interesujące, bardzo fajne zobaczyć, jak bardzo technologicznie przychodzi się do tego, jak wiele pracy w tym jest, bo te wszystkie sceny, które zobaczycie, to są naprawdę, naprawdę wielką pracą dla ludzi, którzy je wymyślają i je stworzą. I można też się zainteresować bardziej właśnie technologią 3D na komputerach. Dalej mam interesujący artykuł. To jest artykuł o jak kolory i farby nam zmieniają humor po prostu. Na przykład jak, że właśnie granat jest taki bardziej uspokajający i takiego typu rzeczy, więc jeżeli szukacie jakichś nowych farb do swojego mieszkania i nie wiecie za bardzo, jak po prostu farbować ściany w swoim mieszkaniu, to właśnie ten artykuł na pewno Wam pomoże. Dalej, to mam dla Was GIF, czyli coś a la filmika. I to jest filmik o Włochach. O Włochy, jak po prostu były zjednoczone. Historia Włochy jest bardzo długa, bardzo skomplikowana i po prostu zjednoczenie Włochy było zrobione, to jest był taki po prostu dłuższy proces, który się skończył w 1861 roku, w marcu też, więc możecie tam na tym krótkim filmiku, bo to jest krótki filmik, możecie tam właśnie zobaczyć, jak właśnie ta cała historia zmieniła te wszystkie rzeczy tak bardziej politycznie i po prostu jak bardzo skomplikowane to było. Oczywiście nie jest tam opowiadana historia, bo jakbym coś znalazła, tego znalazła na pewno po włosku, więc nie chciałam Wam dać coś, które po prostu byście nie mogli być w stanie po prostu tego zrozumieć. Mam nadzieję, że właśnie ten krótki filmik Wam w tym pomoże. Ostatnie trzy inspiracje. Pierwsza inspiracja to jest profil na Instagramie. Profil, który nazywa się Il Passeggero 88B. Tutaj będziecie mieli na dole napisane i oczywiście w opisie. To jest po prostu projekt z dziewczyny z Turynu, która codziennie, jak wiele, wiele ludzi tutaj, jedzie do pracy do Mediolanu i jedzie pociągiem. Tutaj mamy
pociągi bardzo szybkie, które jeżdżą do 300 na godzinę, więc stąd do Mediolanu mamy 125 km mniej więcej z Turyn do Mediolanu i po prostu w ciągu 50 minut, godzinę jak najwięcej, to jest się właśnie w centrum Mediolanie, czyli od centrum Turynu do centrum Mediolanu, i ona właśnie codziennie spotyka ludzi na tym pociągu, ludzi, których zobaczy codziennie, i ludzi, którzy po prostu od jakiegoś czasu się pojawiają. I takiego typu rzeczy. Ona umie bardzo dobrze rysować, więc zdecydowała sobie spędzić tą godzinę w pociągu właśnie rysując ludzi, które ona właśnie spotyka na tym pociągu, na tym pociągiem. I ona właśnie robi rysunki i je stawia na Instagramie, więc właśnie na tym jej Instagramie możecie zobaczyć wszystkie rysunki jej, które zrobiła, ale po prostu fajny projekt. Ostatnie dwa rzeczy, które Wam pokazuję. Pierwsze to jest książka, którą udało mi się w końcu skończyć. To miała być książka lutowego, ale wyszła na książka lutego i marca, więc jak na razie nie idzie mi najlepiej po prostu z swoim postanowieniem, żeby czytać 12 książek w ciągu jednego roku. No, wiedziałam, że to będzie trudne dla mnie, ale książka jest bardzo fajna, bardzo ją polecam. Ona po włosku nazywa się Verso la creatività e oltre, po angielsku nazywa się Creativity Inc. Po polsku nie wiem, bo nie znalazłam tytułu, może jeszcze po prostu nie ma po polsku. Autor jest Ed Catmull i Amy Wallace. Ed Catmull jest po prostu prezydentem Pixar Animation i Disney Animation, i on jest po prostu jeden z tych osób, która wymyśliła i stworzyła właśnie Pixar. I w tej książce on opisuje po prostu całą historię Pixara, która jest bardzo interesujące, w ogóle jak on i jego koledzy po prostu wymyślili to wszystko i kto im pomógł, na przykład Steve Jobs, i kto po prostu negatywnie podchodził do ich projektów, i co jest najbardziej interesujące i inspirujące jak dla mnie w tej książce, jest to, że on nie tylko opowiada o historię, czyli nie tylko emocjonalnie podchodzi do tematu, tylko po prostu on daje trochę po prostu porad ludziom, którym chcą tworzyć coś kreatywnego, czyli jakieś po prostu jakąś agencję czy coś takiego, i on po prostu daje wiele porady, jak po prostu zrobić tak, żeby taka media company, czy po prostu agencja, czy taki biznes po prostu był bardzo kreatywny, umiał zrobić coś niesamowitego, bardzo nowego na rynku, ale żeby też trzeba było z tym robić kasę po prostu. To jest książka nie tylko o historii sukcesów, ale też o historii błędów, których można popełnić, żeby coś niesamowitego stworzyć, więc bardzo, bardzo polecam. Ostatnia inspiracja tego miesiąca to jest film dokumentalny. Film dokumentalny, który nazywa się Hitchcock Truffaut, czyli to jest film, który opowiada o pewnej książce, którą ja już czytałam wiele lat temu. To jest książka tworzona przez François Truffaut, czyli bardzo, bardzo znany reżyser francuski. I to jest właśnie książka, który on napisał po wielu wywiadach, który zrobił właśnie razem z Alfreda Hitchcocka. I tutaj widzicie, jak ją bardzo
zużyłam, bo ta książka mi służyła do napisania licencjat na studiach, czyli już ja skończyłam licencjat w 2010 roku i po prostu właśnie ten film dokumentalny opowiada właśnie o tej książce. Są tam po prostu kawałki tych wywiadów i są wywiady innym reżyserom. Właśnie o tym wywiadzie, o tej książce jest na przykład Martin Scorsese, czy David Fincher i Kurosawa. Jest tu różnych tych reżyserów właśnie na tym filmie dokumentalnym. Jeżeli nigdy nie czytaliście tej książki, jeżeli mało wiecie o historii kina właśnie w czasie Truffaut i Hitchcocka, to po prostu bardzo polecam tego filmu dokumentalnego, jeżeli Wam się nie chce czytać tej książki. Ale jeżeli chce Wam się czytać tej książki, to po prostu bardzo, bardzo polecam. Można się wiele dowiedzieć nie tylko o filmach właśnie Hitchcocka. Jest wiele fajnych historii i na przykład jak był tworzony Psycho, jak bardzo trudno dla Hitchcocka było po prostu wydawać tego filmu, dlaczego jest on na biało-czarnym, nie jest on w kolorze i na przykład jest to opowiadano trochę o obsesji Hitchcocka o blondynkach i jest też tak naprawdę wiele opowiadane o po prostu życiu Hitchcocka. François Truffaut dzięki tej książki po prostu pomógł świecie zrozumieć, że po prostu Hitchcock był artystą, bo wtedy to wszyscy myśleli, że on bardzo dobrze umie po prostu zrobić entertainment, ja nie wiem jak się to mówi po polsku, i po prostu właśnie dzięki jemu, właśnie dzięki Truffaut i innych swoich kolegów jak André Bazin, który tak naprawdę napisał, jest największy, najbardziej znany historykiem kina. I po prostu właśnie on i ta cała Nouvelle Vague, czyli kino francuskie w ciągu latach 60. i 70. Po prostu dzięki nimi Hitchcock został Hitchcock. Więc tak, bardzo interesujący film dokumentalny, na przykład Giuliano nigdy nie czytał tej książki, teraz mu się chce czytać po tym filmie, ale po prostu on się na przykład nigdy się nie uczył historii kina. Ja się uczyłam tego na uniwersytecie, na studiach, jak już Wam opowiadałam. Dla niego było to bardzo interesujące, czegoś więcej się dowiedzieć o geniuszu po prostu kina i o kinie i o jego historię tak naprawdę, tak ogólnie. A dla mnie to było bardzo miłe spotkać się znowu z Hitchcockiem, który jest tak naprawdę moim ulubionym reżyserem. Ja też myślę, że on jest geniuszem. Myślę też, że jeżeli byśmy nie mieli Hitchcocka, to wiele filmów teraz by po prostu inaczej wyglądało. Więc tak. Bardzo, bardzo polecam i filmu, i książki. Najbardziej książkę. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że inspiracje Wam też trochę zainspirują. Oczywiście, jak zwykle, czekam na Wasze polecenia tutaj na dole w komentarzach. Polecajcie mi na przykład książki, czy filmy dokumentalne. Filmy dokumentalne to najlepiej. Już mam trochę tam zapisane, żeby na przyszły miesiąc coś tam oglądać. Ja już się z Wami żegnam. Jak zwykle ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!